Cześć, dzień dobry, z tej strony Sandra. Dzisiaj opowiem wam, jak było w szpitalu psychiatrycznym. W każdym szpitalu jest troszeczkę inaczej, na różnych oddziałach też mogą być jakieś różnice. Ja opowiem wam z mojego doświadczenia, jak było w szpitalu dla dorosłych w Bydgoszczy. Ja byłam na oddziale mieszanym w Bydgoszczy dla dorosłych, na oddziale, gdzie trafiały najgorsze, najcięższe przypadki wymagające największej opieki. I tak naprawdę to w sumie całkiem dobrze się bawiłam. Ale halo, jak można się dobrze bawić w szpitalu psychiatrycznym? Przecież po pierwsze to jest szpital, po drugie to jest szpital psychiatryczny i jak tam w ogóle można, nie wiem, mieć jakieś miłe wspomnienia i dobre chwile? No, można. Jakoś widocznie można i zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Zacznę od tego, że ja trafiając do tego szpitala byłam przerażona perspektywą spędzania w nim 2 tygodni. Ostatecznie te 2 tygodnie przyciągnęły mi się do miesiąca, ale sama wizja tego, żeby być w takim szpitalu, w takim miejscu, z takimi ludźmi, mnie przerażała zupełnie. Ja wyobrażałam sobie szpital psychiatryczny jako miejsce z tych wszystkich filmów, że tam będą obdrapane ściany, będą mnie co chwilę zamykać w izolatce, że nie będzie tam okien, klamek, niczego. Ale wiecie co? Tam nie było, naprawdę, nie było tak źle. Było całkiem fajnie i ja jakbym miała podsumować ten cały mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym jednym zdaniem, to powiedziałabym, że były to takie wakacje na obozie z nieznajomymi osobami, jakieś kolonie na przykład. Na mój oddział trafiały osoby, które zgłaszały się same i czekały na wolne miejsce, a także te, które były przywiezione i zostawione tam siłą. Ja niestety nie miałam wyjścia, musiałam tam zostać mimo tego, czy chciałam, czy nie chciałam. Oczywiście na początku nie chciałam żadne skarby świata tam zostać. I w pierwszy dzień, jak zostawili mnie tam, zamknęli za mną drzwi, to zostałam przydzielona na salę obserwacyjną, gdzie zazwyczaj trafia się na samym początku. To jest sala, która jest pod stałą obserwacją. Tam drzwi się nie zamyka, tam cały czas ktoś chodzi, pilnuje, tam są szklane ściany, znaczy jedna taka szklana ściana. Monitorują tam to, jak ty się zachowujesz, jak znosisz to wszystko, jak wygląda twoje jakieś tam zachowanie na co dzień. Ja byłam na tej sali tylko przez jedną noc. Potem przenieśli mnie już do normalnego pokoju i będąc w tym normalnym pokoju byłam zaskoczona, bardzo pozytywnie, że mam tam drzwi, które mogę sobie normalnie zamknąć. Nie było tam zamka, ale były klamki i nie sądziłam zupełnie, że ja będę mogła sobie normalnie zamknąć drzwi od pokoju na noc, w dzień, ogólnie, żeby zamykać drzwi. Potem zrozumiałam, że to dlatego, że po prostu w każdym pokoju są kamery. W każdym pokoju na noc trzeba zapalać takie małe światełka przy łóżkach, żeby było widać cokolwiek na tych kamerach. Więc jakiś tam zalążek tej prywatności poprzez zamknięte drzwi mieliśmy, aczkolwiek cały czas non-stop byliśmy obserwowani na kamerach. W pokoju, na korytarzu, w salach, wszędzie były cały czas kamery. Oprócz łazienek. Łazienek, które nie miały zamków, też miały drzwi. Te łazienki w ogóle były w pokojach. W każdym pokoju, nawet w sali obserwacyjnej, były łazienki dla osób, które mieszkają w danym pokoju. I można było normalnie zamknąć drzwi do tych łazienek, ale nie było tam zamków. Ja miałam tylko jedną taką sytuację, gdzie moja współlokatorka weszła mi do toalety, kiedy ja byłam w łazience. Nie była to przyjemna sytuacja, ale no wiadomo, jak jest się tam i widzi się, że nie ma tych zamków, to się nastawia psychicznie na to, że dobra, takie sytuacje się mogą zdarzyć, trzeba po prostu się pilnować. Raz miałam też sytuację, gdzie jakiś obcy, starszy facet wszedł sobie po prostu bez pytania do mojej łazienki, załatwi się i wyszedł. W każdym razie zostałam przydzielona do swojego pokoju. Pierwsze 2 tygodnie byłam przydzielona z dziewczyną, która miała schizofrenię. Dość zaawansowaną, ciężką schizofrenię i bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić do tego trybu, do jej w ogóle zachowań, bo no, były dość na początku przerażające, ja się strasznie bałam. No i każda osoba tam była w miarę do jakiegoś stopnia świadoma. Nie było takich osób, które, wydaje mi się, które zupełnie nie kontaktowały, dało się z nim porozmawiać, dało się jakieś tam polecenia wydawać, pytania zadawać i tak dalej. Mój oddział był oddziałem mieszanym, więc po prostu w niektórych pokojach byli sami chłopacy, pokoje były 2-osobowe, oprócz sal obserwacyjnych, które były większe.
a w niektórych same dziewczyny. I zazwyczaj wszystkie pokoje były zapełnione, to znaczy, że nikt nie mieszkał sam w pokoju, zawsze miał współlokatora. Codziennie z samego rana, bodajże o 7:00, słyszeliśmy tylko powódka, wstawać, i chodzili pielęgniarze lub lekarze po salach, otwierali drzwi od pokoju i krzyczeli, że trzeba wstać. Czasami podchodzili do nas, budzili nas, trząsąc nas za ramię. Wtedy trzeba było się wstać, ubrać, umyć, jeśli ktoś chciał. I na 8:00 około było śniadanie. I też ze stołówki słychać było tylko śniadanie, i tak przy każdym posiłku, co zawsze mnie okropnie bawiło. Na początku byłam zdziwiona, że tak naprawdę już kilka minut przed zawołaniem na śniadanie, obiad czy kolację ludzie ustawiali się w kolejkach. Stwierdzałam, że to w sumie jest dość dziwaczne i ja tak nie będę robić, i zazwyczaj w sumie byłam ostatnia w tej kolejce. I później, jak już jakoś zadomowiłam się w tym szpitalu, sama stawałam w tej kolejce, żeby po prostu mieć w miarę czysty i wybrany przeze mnie stolik. Śniadania były dość zróżnicowane, można było sobie wybrać swoją dietę. Na rozpisce na drzwiach było chyba z 10 takich list tych diet. Ja miałam dietę wege tylko i wyłącznie dlatego, że przez pierwsze 3 dni na śniadanie dostawałam szynkę, której nienawidzę, i jadłam suchy chleb z masłem, bo nic innego nie mogłam dostać, bo to wszystko było wyliczone. Więc stwierdziłam, dobra, ja się zapiszę na tą wege, żeby nie mieć już tej szynki kolejny raz, bo ile można jeść sam suchy chleb z masłem. No i dostawałam wege i powiem wam, że ja jestem tak zadowolona z tych obiadów, w życiu nie jadłam takich dobrych obiadów w szpitalu. Na śniadania dostawaliśmy chleb z serem, z miodem, z dżemem. Na diecie mięsnej były też parówki czasami, jakieś szynki, pasztety. Ja dostawałam też jajka. W zamian za to, że nie jem mięsa, to miałam dość dużo tych jajek i często. Jak już jesteśmy w kwestii jedzenia, to na obiad na przykład raz były naleśniki z jabłkami, z dżemem, z twarogiem. Były też kopytka. Zawsze dostawaliśmy pierwsze i drugie danie. Można było sobie wybrać, czy chcemy tą zupę, czy tamtą. Czy w ogóle chcemy cokolwiek jeść, bo też mogliśmy odmówić i powiedzieć, dobra, ja chcę tylko drugie, albo ja chcę tylko zupę, albo ja w ogóle dzisiaj nic nie jem. Więc to była tylko i wyłącznie nasza kwestia. Nikt nad nami nie siedział, nie obserwował, nie kazał nam jeść. I na kolację było zazwyczaj to samo, co na śniadanie, czyli też jakieś chlebki z czymś, parówki i tak dalej. W stołówce zawsze była lodówka, gdzie można było swoje rzeczy przechowywać. Mogliśmy przechowywać jedzenie też w pokoju, więc ja sobie czasami zamiast śniadania czy tam kolację jadłam moją owsiankę z kubka, albo zaparzałam sobie jakieś budynie, jakieś inne rzeczy z saszetek. Ale to nie dlatego, że jedzenie mi nie smakowało, tylko dlatego, że bardzo często nie mam apetytu przez leki. Wracając, po zawołaniu na śniadanie mieliśmy chwilę dla siebie, i o 11:00 były zajęcia grupowe, gdzie każdy, kto chciał, mógł tam przyjść i nie trzeba było. Ja chodziłam na każde zajęcia, bo stwierdziłam, dobra, jak ja już tam jestem i ja naprawdę nie mam nic do roboty tam, no to chociaż będę chodziła na te zajęcia, zobaczę, co tam jest. Wkręciłam się w nie mocno, chodziłam potem na każde i czekałam z niecierpliwością na nie. I robiliśmy różne rzeczy, poprzez wyklejanie z gazet rzeczy, które są naszymi marzeniami, do naprawdę głębokich i mocnych dyskusji na ważne tematy, po jakieś przeprowadzanie wywiadów między sobą, po jakieś gry typu ktoś wychodzi, my zmieniamy na stole ułożenie rzeczy, ktoś wchodzi i patrzy, co się zmieniło. Było przeróżne, przeróżniste rzeczy. Nieraz nawet wykreślanki dostawaliśmy po prostu i wykreślaliśmy wszyscy razem, więc nie mogliśmy się tam nudzić. Takie zajęcia trwały godzinę i to były zajęcia poznawczo-socjalno-terapeutyczne, po prostu, żeby jakiś kontakt międzyludzki ułatwić, jakoś budować. I pomagało to bardzo. Bardzo często wychodziliśmy z tych zajęć z głową pełną myśli, przemyśleń poważnych i ważnych w naszym życiu. Niektórzy tam się bardzo otwierali, niektórzy rozklejali wręcz, niektórzy dochodzili do pewnych konkluzji. Więc te zajęcia były bardzo ważne. Po zajęciach był czas wolny, ktoś miał przepustkę, to mógł sobie wyjść od 14 do 20 poza szpital, kto nie, no to musiał czekać na obiad, który był o 12:30. I znowu było wołanie obiad i wszyscy w kolejkę się ustawiali. Były wybrane osoby dyżurujące, które sprzątały po każdym posiłku w stołówce. Ja nigdy się nie zgłosiłam na dyżurnego, jakoś nie interesowało mnie to za bardzo, bardziej chłopaki się zajmowali tymi rolami. Po obiedzie, tak jak mówiłam, czas wolny,
do kolacji. I tak naprawdę to, jeśli ktoś miał fajnego lekarza prowadzącego lub psychologa, no to sobie szedł porozmawiać z taką osobą. Jeśli ktoś nie miał, no to niestety nie rozmawiał ani razu z psychologiem, mimo że to szpital psychiatryczny, gdzie to powinno być zafundowane po prostu dzień w dzień, żeby mieć taką terapię prowadzoną. Ja miałam takie szczęście, że ja miałam przydzieloną swoją panią psycholog szpitalną, miałam panią doktor szpitalną i miałam jeszcze panią psycholog, która wysłała mnie do tego szpitala, która prowadziła ze mną terapię już wcześniej, więc chodziłam do dwóch pań psycholog i tak naprawdę miałam codziennie jakąś terapię, codziennie coś dyskutowałam, codziennie rozmawiałam o czymś, codziennie robiłam jakieś testy, codziennie coś mi się działo, szło do przodu, jest za co jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że akurat ja mogłam mieć te zajęcia terapeutyczne, indywidualne też, bo jak mówiłam, niektórzy nie mieli w ogóle, co jest dla mnie bardzo przykre, niezrozumiałe. Wieczorem o 17 lub 18 była kolacja. Znowu było wołanie ze stołówki, które naprawdę uwielbiałam. No i do 22 mieliśmy czas wolny, od 22 była cisza nocna. I zazwyczaj jak wszyscy wracali z przepustek na 20, miałam takie swoje grono znajomych. Wstawię tutaj zdjęcie, zamarzę twarze, żeby nikt tam nie był poszkodowany, nikt się nie obraził. Chociaż wątpię, żeby oglądali ten film. I siadaliśmy sobie wtedy na patio, paliliśmy papieroska, rozmawialiśmy o wszystkim i śmialiśmy się, że tak naprawdę tak fajnie nam się spędza ten czas na tym patio, że brakuje tylko piwka i ogniska do zrobienia. Puszczaliśmy sobie muzykę, bardzo często potem z chłopakami oglądaliśmy sobie mecze piłki nożnej. Dziewczyny tam siedziały, nie oglądały, zazwyczaj wtedy szły do pokojów swoich i rozmawialiśmy naprawdę o wszystkim, zaczynając od głupiutkich tematów po te poważne. W sumie śmialiśmy się co chwilę, obracaliśmy w żart nawet to, dlaczego tu jesteśmy. Jakbym miała wam opowiedzieć te wszystkie historie ludzi, którzy opowiadali, za co tam są i jak w sumie to śmiesznie wychodziło, to no naprawdę śmialibyście się wtedy razem z nami. I wiem, że to jest może trochę przerażające, że ktoś opowiada ze śmiechem, jak chciał się powiesić, ale serio, ci wszyscy ludzie byli tak otwarci, tak radośni, nawet nie wiem jak to powiedzieć w cudzysłowie, no bo niby to są osoby z poważnymi problemami psychicznymi, ale no nie znam osób, które by się tak śmiały szczerze, otwarcie jak oni. Myślę, że to właśnie przez te doświadczenia, które każdy z nas miał za sobą, które przeżyliśmy i naprawdę wiele się nauczyliśmy po prostu, wiele doświadczyliśmy, dzięki temu potrafiliśmy i potrafimy być bardziej życzliwi, otwarci na wszystko, zdystansowani. Niektórzy może by się już obrażali, niektórzy by w ogóle nie chcieli mówić o takich rzeczach, ale no my już swoje przeżyliśmy i napłakaliśmy się co niemiara, więc bardziej już się śmiejemy z tych wszystkich rzeczy niż cierpimy. O 21 trzeba było zdać kable, które można było wziąć codziennie o 9 rano. Wszystkie przedłużacze, słuchawki, ładowarki, jakieś USB, golarki, po prostu wszystko, co ma kabel, co jest niebezpieczne, ostre, trzeba było zdać do depozytu i można było na drugi dzień rano odebrać. O 21 było też wzięcie leków i były 3 pory brania leków. Trzeba było samemu iść, tak jak do stołówki się szło też samemu, tak do leków też się szło, ustawiało się w kolejce. No i rano po śniadaniu były te leki, były po południu o 14, nie wiem, bo ja po południu nie brałam, brałam tylko rano wieczorem. No i o 21 przy zdawaniu kabli też trzeba było wziąć lek. O 22 cisza nocna i tak naprawdę po prostu nie można było chodzić po korytarzu i hałasować, ale można było robić tam co się chce w sumie w pokoju, tylko w miarę cicho, więc ja sobie naładowanego na maksa laptopa odpalałam i tak naprawdę do późnej nocy, do pierwszej, czasami do drugiej, jak nie mogłam spać, oglądałam sobie seriale. Dopóki mi bateria w sumie nie padła. Co do przepustek, przepustki można było zdobyć po 2 tygodniach pobytu i pierw to były przepustki z rodziną, czyli ktoś z rodziny musiał odebrać i przywieźć do drzwi. Tylko tak naprawdę nie sprawdzali nawet tego, czy ktoś był z rodziny. I zdarzały się takie sytuacje, że po prostu po osobę ze szpitala przychodziła koleżanka, bo tak naprawdę trzeba było stać tylko przed kamerą, przed drzwiami. Trzeba było się pokazać. Ktoś wypuszczał nas z tego szpitala do tej osoby, no i szliśmy. Nikt nie sprawdzał dowodu, nikt nie pytał o nic, po prostu wypuszczali. No było to dość nieodpowiedzialne, ale
pewnie nic strasznego się jeszcze tam nie stało, żeby ktoś po prostu uciekł z jakąś nieznaną osobą, więc może mieli trochę zaufania do tych ludzi. Ja swoją pierwszą przepustkę dostałam po mniej niż 2 tygodniach, dostałam przepustkę rodzinną, dostałam 3 przepustki po 1 tygodniu i po tych 3 przepustkach powiedziałam, że rodzice nie mogą mnie odebrać, bo wyjechali. I czy mogę mieć przepustkę samodzielną. Bo ja tak naprawdę i tak zostałam odebrana przez tatę, przez te przepustki. Tata jechał do domu, ja sobie robiłam co chciałam i wracaliśmy razem. I na tym polegały moje przepustki z rodziną, więc bez sensu było, żeby tata się kłopotał, żeby przyjechać specjalnie do Bydgoszczy, jak ja mogłam w sumie wyjść sama, nie? I jak poprosiłabym o tą przepustkę samodzielną, jeśli by ją dali. I w momencie, kiedy lekarze chodzili, bo chodzili 2 razy dziennie, rano i wieczorem, po wszystkich pokojach, nie pamiętam już, jak to się nazywało, czy odprawa, czy jakoś tak. Wypadło mi w ogóle to z głowy, zabijcie mnie, nie pamiętam. W tych momentach, kiedy lekarze chodzili, pytali się po pokoju, jak się czujecie, jak minął dzień, jak tam leki i tak dalej, no to ja zapytałam się, czy mogę dostać następny dzień przepustkę samodzielną, bo no nie, rodzice mnie nie odbiorą, a muszę gdzieś tam pojechać. No to pani lekarz zapytała się, jak się czuję, czy jestem w stanie, czy będzie dobrze. Ale powiedziałam, że tak, jak najbardziej, bo od kiedy jestem w szpitalu, to tak naprawdę wszystko jest w porządku. Powiedziała, że okej, dostanę taką jedną testową przepustkę i będzie w porządku, to będę dostawała już cały czas te przepustki. No i dostawałam już cały czas samodzielne przepustki, więc na przepustkach sobie jeździłam do kina, jechałam raz nawet do Nakła, więc tak naprawdę sobie robiłam co chciałam, nikt tego nie kontrolował. Były też przepustki weekendowe, zaczynały się w piątek od 9, kończyły się w niedzielę o 20. Ja takie przepustki nie dostałam, bo taką się dostawało dopiero po kilku tygodniach. W weekend, sobota, niedziela można było wyjść właśnie od 9 do 20, więc ja też wychodziłam na całe dni, to się załapałam na te przepustki. No i generalnie to tyle z takich najważniejszych informacji. I co jest zabawne dość, mam zdjęcia z łazienek i spokoi. Nie wiem, czy mogę je udostępniać tak naprawdę. Udostępnię może moje łóżko po prostu i pokażę wam, jak wyglądało. Miałam sprzątanie codziennie. Były panie sprzątające, które codziennie przychodziły, myły na podłogi, wyjmowały śmieci, myły łazienki, odkurzały, no po prostu wszystko czyściły. I ja ze śmiechem mogę przyznać, że w tych pokojach było lepiej pod względem czystości i jakieś tam wizualnym, lepiej niż w niektórych motelach. W samym ośrodku mieliśmy taką siłownię, bym powiedziała, bo było tam kilka rowerków, orbiterków, które były zepsute, ale można było sobie pojeździć, ale no, nie działały jako tako na baterie. Był stół do ping-ponga, na zewnątrz, na drugim patio też był stół do ping-ponga. Była bieżnia, która też chyba nie działała, chociaż nie wiem, nic po prostu jej tam nie używał. Generalnie z siłowni nikt nie korzystał, raczej siedzieliśmy wszyscy na patio i rozmawialiśmy. Była taka mini biblioteka, gdzie był też telewizor. Tam raczej przysiadywały osoby niepełnosprawne na wózkach i osoby starsze. No my, jak mówiłam już któryś raz, zajmowaliśmy raczej patio. Pranie robiło się też samemu, była pralnia, można było sobie samemu zrobić to pranie, potem rozwiesić. Więc tak naprawdę, jak sami widzicie, taki szpital to nie jest czyste zło. Ja tam bardzo dużo wyniosłam z tego szpitala i nie kradłam długopisów, raczej chodziło mi o takie mentalne rzeczy. Poznałam wspaniałych ludzi i naprawdę szczerze, ja tęsknię za tymi wieczorami na patio i ja bym z chęcią sobie teraz usiadła na tym patio i porozmawiała z tymi ludźmi, bo tak naprawdę w takim naszym życiu codziennym nie ma okazji, żeby przysiąść się do obcych osób i zacząć rozmawiać o swoim życiu. To są naprawdę piękne chwile, piękne doświadczenia, których my nie doświadczamy na co dzień, więc to było coś wyjątkowego, co cieszę się, że mogłam przeżyć. W ogóle sam szpital to też była ciekawa przygoda, na pewno przygoda, która na szczęście nie przytrafia się każdemu. Dużo mnie nauczyła, dużo zmieniła we mnie na pewno, bo pomogła mi zacząć walkę z moją chorobą, o której film macie tutaj u góry na karcie. No i tak jak mówiłam, nie było to nic strasznego, a nawet bardzo odprężającego i można było się tam poczuć bezpiecznie, dbali tam o nas, można było po prostu odpocząć w tym miejscu. Oczywiście, jak powiedziałam na początku, ja się wypowiadam tylko za szpital bydgoski. Wiem, że w świecie jest troszeczkę inaczej, tam nie ma mieszanych oddziałów, tam jest trochę większy rygor. Na oddziałach dziecięcych też może być inaczej. Ja mówię tylko o szpitalu bydgoskim, o oddziale dla dorosłych.
i zamkniętym, nie dziennym, bo dzienny oddział to też jest zupełnie coś innego. Tak więc jeśli macie jakieś mocne problemy, z którymi sobie nie radzicie na co dzień i macie możliwość dobrowolnie zapisać się na taki oddział, po prostu na kupię 2 tygodnie posiedzieć tam i odpocząć psychicznie od wszystkiego wokół, poradzić sobie jakoś ze swoim problemem, to nie bójcie się, bo ja wiem, że bardzo dużo osób woli wybrać tą gorszą ścieżkę, to gorsze wyjście niż próbę jakiegoś, jakiejś pomocy. A myślę, że o wiele więcej osób by żyło, gdyby nie bało się tak zostać w takim szpitalu. Więc dzięki ślicznie za obejrzenie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i że miło was zaskoczyłam tym faktem, bo ja sama byłam, jak mówiłam, zaskoczona tym, że tak fajnie może być w takim szpitalu. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego, hej!